Klątwa Pipe Kano. Czy rzeczywiście ta klątwa to jest prawda, klątwa, która miałaby dotyczyć prezydentów tutaj Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa, tak naprawdę kwestia. Przedstawię ją dzisiaj jestem ciekaw waszej jego zdania, Waszej opinii. Piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Dzisiaj na temat klątwy prezydentów Stanów Zjednoczonych nazywanej także klątwą kanO, ale o tym wszystkim w naszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to tak naprawdę fantastyczna sprawa. W ogóle ciężko jest zostać prezydentem, nie wiem, miasta jakiegoś tak, a co dopiero po prostu prezydentem tak wielkiego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone. Można by było powiedzieć, że to taki człowiek wybrany, który mu się udało tak dostąpił tego zaszczytu oczywiście. No musiał do tego tak przebiec pewną przebiec, musiał po prostu przejść pewną drogę tak karierę polityczną. Natomiast nie do końca tak zawsze po prostu to kolorowo wygląda. Jest też tak zwana Klątwa tipekano Kano, nazywana też klątwą tutaj prezydencką, klątwą o roku 0, albo też klątwą dwudziestoletnią lub też prezydencka klątwa 20 dwudziestoletnia. Będę tutaj bazował na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też dopowiem informacje od ciebie. Jest to pojęcie stosowane na określenie powtarzających się zgonów prezydentów Stanów Zjednoczonych w trakcie sprawowania urzędów pierwszej lub kolejnej kadencji, na którą zostali wybrani w roku podzielnym przez liczbę 20. Pierwszym z nich był wybrany w 1840 roku William Henry Harrison, Ostatnim John Fitzgerald Kennedy w 1960 roku. Ronald Reagan, mianowany w 1980 roku, został postrzelony, lecz wrócił do zdrowia, a George W. Bush w 2000 roku przeżył zamach na swoje życie, nie odnosząc żadnych obrażeń. No i to jest ciekawa sprawa, bo teraz ta klątwa by odnosiła się. Do prezydenta, tak, który, e, no, jakby współcześnie, co 20 lat, czyli mamy rok 2000, i to potem rok 2020, tak. Natomiast, no, jest to ciekawa sprawa, tutaj, bo zobaczcie, pojęcie stosowane na określenie powtarzających się zgonów prezydentów Stanów Zjednoczonych w trakcie sprawowania urzędu w pierwszej lub kolejnej kadencji, na którą zostali wybrani w roku podzielnym przez liczbę 20, czyli 20, 40, 60, 80, tak to jest bardzo ciekawa tak naprawdę sprawa no i właśnie mamy pierwszym z nich był wybrany w 1840 roku William Henry Harrison potem Kennedy, Reagan E, tak, e, po prostu burz, i teraz ta klątwa. Klątwa odnotowana szerzej po raz pierwszy w wydanej w 1931 roku książce z serii Replay Believe It or Not, zaczęła się od Williama Henrygo e, Harrisona, który zmarł w 1841 roku po wyborach w 1840 roku. E, przez, sto, przez następne 120 lat prezydenci wybrani w roku kończącym się na cyfrę 0 to jest 120 lat. Zmierali ostatecznie podczas sprawowania urzędu, począwszy od Harrisona na wybranym w 1960 roku i zmarłym w 1963 roku Johnie Fitzgeraldzie Kennedy skończywszy. Tylko tak, tu jest wybór prezydenta w roku podzielny przez 20, to nie oznacza, że on musi umrzeć konkretnie w danym roku, także 20, 40 czy 60. On, ten prezydent jest wybierany w roku podzielny przez 20, a może umrzeć po prostu, można powiedzieć tak, w skrócie, w roku takim nieparzystym, tak? To też jest ciekawe, że klątwa odnotowana szerzej po raz pierwszy w wydanej w 1931 roku książce serii Replay Believe It or Not. Tylko że ta książka została wydana w 1930 roku, a więc kiedy to nagrywam jest 2024 rok, czyli no 90 lat temu, tak plus minus, tak no, nie licząc dokładnie. No, można powiedzieć, że prawie że 100 lat, tak, ale zobaczmy, że już wtedy to zauważono. Tak? A po tym miały miejsce kolejne zdarzenia, po prostu ta klątwa po raz kolejny się realizowała. Tak? Bo można powiedzieć, no ale jak ta książka tam wyszła w 1930 roku, odnosiła się tam po prostu do Williama Henry'ego Harrisona, tak od 1840 roku, no to można było powiedzieć, no to kwestia przypadkowa, tak akurat to się zbiegło. Ale już po wydaniu tej książki ta sama sytuacja się powtarzała. Tak, w kolejnych praktycznie tutaj latach, 2000, w 1960 roku, i tak dalej. Więc to jest szokujące. To jest szokujące. I teraz tak, tutaj mamy właśnie informację, że klątwa Tipe Kano Wzięła nazwę od bitwy po Tippecanoe z 1811 roku. William Harrison, gubernator terytorium Indiany, posłużył się dyskusyjną taktyką podczas negocjacji traktatu z 1809 roku podpisanego Fort Wine z Indianami, którzy na mocy cesji zrzekli się rozległych połaci ziemi na rzecz amerykańskiego rządu. Traktat ten jeszcze bardziej rozgniewał Tukemesze. Tekum, tekum, tekum Secha, Tekum Tekum chcę tutaj po, po prostu pomylić, ale wymowa jest dosyć skomplikowana. Tekum secha, wodza plemienia, Szawnisów, Szawnisów przy, przywodząc żołnierzy federalnych i Indian na skraj wojny w okresie znanym jako wojna Tekum, tekum Secha. Tekum secha wraz ze swoim bratem ten skwat, Tawa, zwanym prorokiem, zorganizował konfederację plemion indiańskich z zamiarem przeciwstawiania się ekspansji Stanów Zjednoczonych na zachód. W 1811 roku oddziały Tekumseha pod dowództwem jego brata zaatakowały armię Harrisona pod Tippecanoe. Bitwa przyniosła Harrisonowi słabej przydomek Stary Tippecanoe, a jego sława wzrosła jeszcze bardziej po pokonaniu Brytyjczyków w bitwie pod Morawiantą. Morawiantą, podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej w 1812 roku. Legenda klątwy opiera się na jednej z relacji podającej, że po bitwie, w której zginął sprzymierzony z Brytyjczykami Tekumseh, Tekum ten skwatawa miał jakoby rzucić klątwę na Harrisona i przyszłych mieszkańców Białego Domu, którzy zostaną wybrani na prezydenta w latach zakończonych na, tą, na, na tę samą cyfrę co rok elekcji Harrisona. No i mamy wzmianki w mediach. Po odnotowaniu przez replaya Klątwa ponownie zyskała rozgłos wraz z nadejściem kolejnych przeklętych wyborów. Podobna informacja okazała się przed dniem głosowania w, 1800, w 1940 roku na, ła, na łamach komiksowego łamu osobliwości Strange as it seems Johna Hicksa pod tytułem Klątwa nad Białym Domem zamieszczonym w niej listę rozpoczynającą się od 1840 roku Harrisona i kończącą się, na, kończącą się na 1920 roku Harding, a dalej złowieszcze 1940 i znaki zapytania. I komentarz w ostatnich 100 latach każdy z prezydentów Stanów Zjednoczonych wybranych w odstępie 20 lat zmarł w trakcie kadencji. Ed Cotterba, autor publikowanego w ramach syndykatu prasowego Ferietonu pod tytułem Assignment Washington wrócił do tego tematu ponownie w 1940 Roku. Gdy zbliżał się rok 1980, klątwa była już na tyle dobrze znana, że Amerykanie zastanawiali się, czy zwycięzca nadchodzących wyborów podzielił los poprzedników. Latem 1980 roku biblioteka kongresu miała rzeką przeprowadzić badania nad pochodzeniem opowieści o klątwie. Konkludując, że choć opowieść jest dobrze znana od lat, nie istnieją żadne udokumentowane jej źródła ani wzmianki o niej w publikowanych materiałach. Ubiegający się wówczas o reelekcję prezydent Jimmy Carter został zapytany o klątwę podczas przystanku na trasie kampanii w Dayton 2 października tego roku. Na pytanie jednego ze zgromadzonych, Carter odpowiedział: Nie boję się, gdybym wiedział, że to ma się stać, i tak zostałbym prezydentem, i starał się ze wszystkich sił aż do ostatniego dnia. No i mamy wyjątki. Ronald Reagan nie zmarł w trakcie kadencji po zwycięskich, wyborach, po zwycięskich wyborach w 1980 roku, pomimo poważnych ran odniesionych w wyniku próby zamachu, zaledwie kilka miesięcy po swoim zaprzysiężeniu. Kilka dni po nieudanym ataku na Reagana felietonista Jack Anderson napisał artykuł pod tytułem Reagan a straszliwy czynnik zero, w którym stwierdził, że czterdziesty prezydent albo zadał kłam przesądowi, albo ma 9 żyć. Podczas sprawowania urzędu Reagan, II po Donaldzie Trumpie najstarszy prezydent elekt w historii Stanów Zjednoczonych, przeżył również leczenie raka okrężnicy. Pierwsza dama Nancy Reagan miała podobno zatrudnić jasnowidzów i astrologów, próbując uchronić męża przed skutkami klątwy. Reagan przestał. Pełnić urząd 20 stycznia 1989 roku i zmarł ostatecznie wskutek choroby Alzheimera 5 czerwca 2004 roku, w wieku 93 lat. Jego niedoszły zabójca, John Hinckley, został uznany przez ławę przysięgły za niepoczytalnego, ale nie ma dowodów na to, że do zamachu skłoniła go wiara w klątwę. Następny prezydent w przeklętej linii, wybrany w 2000 roku, George Bush, nie doznał żadnych obrażeń podczas próby zamachu w 2005 roku. Dokończył kadencję upływającą 20 stycznia 2009 roku i wciąż żyje. Niektórzy twierdzą, że działanie klątwy zostało przerwane po tym, jak Reagan przeżył zamach na swoje życie. Jedynym prezydentem, który zmarł w trakcie kadencji, a nie został wybrany w przeklętym roku, był Zachary Taylor, wybrany w 1848 roku. I zmarł w 1850 roku. Jednak Taylor także walczył przeciwko MSF-owi podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej e, tak e, 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 i w 1812 roku i niektórzy uważają, że klątwa przyczyniła, przyczyniła się również do jego śmierci. Ale tutaj Wikipedia podaje, że potrzebny jest przypis, tak no więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą klątwę. Klątwę dotyczącą prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.